Cześć drodzy widzowie, witam was w 13 odcinku Lufy z Rafim. Dziś gościmy warcabiskę, dwukrotną mistrzynię świata, Natalię Sadowską. Cześć Natalio. Cześć, witam wszystkich. Jesteś pierwszą osobą, która jest mistrzynią świata, także to jest dla nas wielki zaszczyt gościć tutaj tak wysoko utytułowaną zawodniczkę, także myślę, że wam drodzy widzowie również ten odcinek się spodoba i bardzo dziękuję ci Natalio za przyjęcie zaproszenia. Ja również dziękuję za zaproszenie. Okej, okay. Lufa z Rafiem, czyli 15 szybkich pytań, tak zwanych lufy, 13 z nich jest za jeden punkt. Podczas tych 13 pytań możesz użyć pomidora, kiedy nie jesteś pewna swojej odpowiedzi. On jest uznawany za odpowiedź poprawną. Później przychodzi czas na killery. 14 pytanie za 2 punkty, 15 za 3 i tam już pomidora użyć nie można. Wszystko jasne. Dobra, to tyle jeśli chodzi o zasady, więc nie przedłużamy. Startujemy od razu z pierwszym pytaniem. Natalio, urodziłaś się 27 lipca. Który to dzień w roku? ale mam trochę czasu. Jak najbardziej. Nas ramy czasowe nie ograniczają. Okej. Już mówię. Raz, dwa, trzy... To będzie 93, raz, dwa, trzy, to będzie 183, to będzie 210. 208, ale dobrze, uznamy tą odpowiedź. To jest 208 rok w roku zwykłym, a w przestępnym 209. Tak, no dobra, byłam blisko, tak. To było na szybko, więc... Jest to dobra odpowiedź. Pytanie drugie. Jesteś warcabistką, jak więc inaczej nazywane są warcaby stupolowe? Warcaby stupolowe mogą być nazywane albo międzynarodowe, albo polskie. Dobra odpowiedź. Pytanie trzecie. Pozostając przy warcabach, w którym roku przeprowadzono pierwsze indywidualne Mistrzostwa Polski w warcabach stupolowych? Można się pomylić o 5 lat. Ulala... Czy to będą gdzieś 80 lata? Troszeczkę wcześniej. Ojej, wiem, że te nowe są rozgrywane od 2001, nowa formuła w sensie. Dobra, strzelę 1975. 1977 to poprawna odpowiedź, można było się pomylić o 5 lat, więc uznajemy. Dobra. Pytanie numer 4. A gdzie w takim razie odbyły się Mistrzostwa Polski, w których zwyciężyłaś, zostając pierwszą kobietą w historii, która wygrała w kategorii Open? Kurczę, to był chyba Szczecin. Tak jest. Nawet nie chyba, tylko na pewno 2018 rok. Dobra odpowiedź. Tak. Pytanie numer 5. Rozszerzmy trochę perspektywę. Gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata Kobiet w warcabach stupolowych? Oh no, to brzmi jak killer. Kurczę, nie mogę tego wiedzieć. To jest miasto na pewno za granicą i tam jest jeden z największych portów morskich na świecie. Oh god. Czy to Holandia? Mhm. Czy to Rotterdam? Amsterdam. Amsterdam, kurczę. No niestety nie mogę ci na tego odpowiedzieć. No nie, już trzeba dać minusa. No. Dobra, pytanie szóste. Zostając w temacie Mistrzostw Świata, jak nazywa się pierwsza kobieta nieurodzona na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, która została mistrzynią świata w warcabach stupolowych? To chyba będę ja. Tak jest, to jesteś ty. Dobra odpowiedź. Pytanie siódme. Przejdźmy trochę w kierunku szachów. Rok temu byłaś obecna na Mistrzostwach Świata w szachach szybkich i błyskawicznych rozgrywanych w Warszawie. Który polski szachista podczas tych zawodów wygrał partię z Magnusem Carlsenem? Nie, no myślę, że... Chociaż nie, moment, bo tak obstawiłabym od razu Dudę, ale to chyba był Radek Wojtaszek. Bartosz Soćko. Nie. A, dobra, tak, Soćko. Nie?
To czy tak, Sośko, Sośko, tylko że powiedziałem to przed tobą. Dobra, uznajemy. Nie ma się tam co głaskać. Dobra odpowiedź. Nie, nie, wiedziałam, że to na pewno nie był Janek Duda, bo to takie było oczywiste, ale tak, faktycznie, faktycznie to był Sośko i nawet pamiętam tę partię, po prostu tak oglądałam ich wszystkich i... Okej, okay, dobra. Pytanie ósme. Wspomniany Magnus jest niewątpliwie jednym z największych szachistów w historii dyscypliny, ale sprawdźmy, czy wiesz, kto był mistrzem świata w roku twoich urodzin. Nie wiem, no to mogę strzelać. To historia szachu. Taki gościu bardzo znany, on jest chyba Czy jednym. on był z USA, czy Nie, on nie? nie był z USA, ze wschodu. Pan. Na K? To może Tak Kasparow? jest, dobra odpowiedź. Garry Kasparow. Jaj. Pytanie dziewiąte. Ostatnio w okresie świątecznym bardzo dużo czasu poświęcałaś na ciasta. W takim razie, co jest nam potrzebne, żeby upiec sernika? No to moi drodzy, to na pewno będzie ser. Potrzebne są jajka. Tak. Potrzebny jest cukier, nie za dużo. Potrzebna jest mąka ziemniaczana, ale też nie za dużo. I w sumie to takie najważniejsze, podstawowe. Dobrze, tutaj czytam ten przepis i mam tutaj dopisane, bo Piotr pisał pytania. Zaliczymy cokolwiek nie powie. Dobra odpowiedź. Uff. Dobrze, pytanie 10. Z tego co wiem, odstąpiłaś też od oglądania Kevina na rzecz powtórki finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kto w takim razie strzelał w tym finale gole? No dobra, na pewno Mbappé, na pewno Messi. Tak? Di Maria? Tak jest i to jest dobra odpowiedź. Pytanie? Uff. Pytanie 11. Wiemy, że teraz mieszkasz w Warszawie, więc... Sprawdźmy, czy wiesz, w którym roku w Warszawie odbył się ostatni mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów. Nie wiem, to chyba trzeba pomidora wziąć. Okej. Okay. Pomidor. Był to Szachtar Donieck i był to poprzedni rok, bo Szachtar Donieck grał na stadionie w Warszawie. A, o kurczę, no tak. No ale dobra, dobra, dobrze, że miałam pomidora. Okej, okay, pytanie 12. A gdzie w Warszawie odbyły się ostatnie zawody żużlowe? W sensie na jakim stadionie? Były na Narodowym. Nawet chciałam iść, ale byłam na jakimś turnieju, kurczę. I jest to dobra Nie? odpowiedź. Tak, 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 oczywiście. Na Stadionie Narodowym, Speedway Grand Prix. W tym roku również jest. O, a kiedy? 13 maja chyba, z tego co pamiętam. Na pewno w maju, gdzieś w połowie. O, no to już będę w Polsce, to dobrze. Okej. Okay. Pytanie 13. Czas na powrót do korzeni. Do jakiego żużlowego miasta jest najbliżej z Mławy? O, to teraz zagwozdka, bo albo to będzie Bydgoszcz, albo Gdańsk. Tak, z Warszawy. Nie? Z Mławy ani nie Bydgoszcz. A może Toruń jest najbliżej? No już dobrze, tak, Toruń. Generalnie, tak, generalnie, gdybyś powiedziała Grudziądz i Toruń, obie odpowiedzi byśmy uznali ze względu na to, że odległość się różni tam kilometrem, więc no to nie chcieliśmy no się już właśnie. W takie detale tutaj bawić, ale tak, Toruń jest dobrą odpowiedzią. Okay. Natalio, 12 na 13 z pytań o za jeden punkt, także przyszedł czas na podniesienie poprzeczki, bo właśnie wjeżdżają killery. A killery zada dla nas Piotrek Wojciechowski. Cześć Piotrek! Cześć, siemanko, witam wszystkich. Hey. Natalia, gratuluję 12 punktów, ale teraz, tak jak Rafał powiedział, pytania będą troszeczkę trudniejsze. No, tego się obawiam. Ale nie ma aż tak bardzo się czego obawiać, także lecimy. Pytanie 14. Wiemy, że z okazji zbliżającej się Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywała się licytacja, w której można było wylicytować kolację z tobą. Jaką ceną zakończyła się ta licytacja? 3950 zł. Dokładnie tak. Czyli dopisujemy 2 punkty. Tak i jest. Teraz walczysz o to, żeby wyjść na prowadzenie, tak naprawdę, zrównać się punktami. Więc pytanie 15 decydujące. Mówiliśmy o Mławie, w której się urodziłaś. W którym roku Mława uzyskała prawa miejskie? To dobry killer. Killer to killer. Możesz się trochę pomylić, ale nie za dużo. Jezu, nawet nie wiem jaki wiek. No dobra, wiek może poprzedni. Nie, może nawet wcześniej. Dużo Jezu, wcześniej. Nie wiem, nie mam pojęcia. XIX wiek?
Nie, wcześniej. Numer pytania Jeszcze. jest wiekiem, w którym to miasto zostało. Fu, oh my Ładne. God. Numer pytania jest wiekiem, a pytanie mamy 15? Tak jest. No dobra, to strzelamy. 1478. 1429. O Jezu, no ale to był totalny killer, nie miałam pojęcia. No tak to właśnie wygląda z pytaniami za 3 punkty. Ale Tylko myślę, że trzeba jeden było byśmy dali zdawać. tutaj. Piotr, Tak, dajmy jeden jeden. możemy dać, zdecydowanie. Dobrze. Więc 12 plus 2 plus 1 to jest 15 punktów, tak jak XV wiek, w którym ława uzyskała prawa miejskie. No dobra, nie jest źle, chłopaki, nie jest źle. Okej, w takim razie gratulujemy Ci, Natalio, od całkiem udanego występu. Na objęcie prowadzenia to nie starczyło, ale będziesz na pewno w czołówce. Gratulacje. Dobra, super, dzięki wielkie. To by było na tyle, drodzy widzowie, jeśli chodzi o 13 odcinek Lufy z Rafim. Naszym gościem była Natalia Sadowska. Dziękuję Ci, Natalio. Dzięki. Na killery wpadł niezawodny Jurek, killer tego kanału, czyli Piotrek Wojciechowski. Dzięki, Piotrek. Dzięki bardzo. Rafał Żużlowy, degustator. Słyszymy się prawdopodobnie za tydzień. Na razie.